Czas na igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla Ciebie. Dzień dobry, Agnieszka Kobus z Zawojska. Zaczynamy audycję Czas na igrzyska jak co wtorek. A u mnie dzisiaj wyjątkowa gościni, bardzo szybka, bardzo sprawna, uśmiechnięta, co też jest istotne. Porozmawiamy o jej postanowieniach noworocznych, bo jest rok Igrzysk Olimpijskich, więc te postanowienia mogą być bardzo tutaj znaczące. Ale do sedna. Polska sportsmenka uprawiająca wspinaczkę sportową, specjalizująca się we wspinaczce na szybkość, dwukrotna mistrzyni świata, multimedalistka mistrzostw świata, mistrzostw Europy, rekordzistka świata, olimpijka z Tokio, Ola Mirosław. Cześć Ola, coś byś jeszcze dodała? Czegoś zapomniałam? Nie, wszystko powiedziałaś, wszystko wymieniłaś. Wszystko w skrócie, ale konkretnie. No właśnie, z jednej strony mamy początek roku, ale nie oszukujmy się, jak mija styczeń, ludzie często zapominają o tych już postanowieniach noworocznych, które jak idziemy na siłownię 2 stycznia, to po prostu jest multum ludzi. Jakie ty masz postanowienia noworoczne? Czy w ogóle masz, czy spisujesz, czy nie spisujesz? Jak to u ciebie wygląda jako sportowca? Spisuję i mam. Natomiast to są bardziej takie cele na sezon, aniżeli takie postanowienia typu nie będę jeść słodyczy. Mhm. Chociaż też mam taki challenge. Co roku sobie robię, jako że jestem z początku roku, z 2 lutego, to po tych objadaniu się świąteczno-noworocznym zawsze staram się przez ten miesiąc nie jeść albo ograniczyć przynajmniej słodycze. No dobra, i wstecz jadłaś, czy nie? Wiesz co, właśnie ja mam takie trochę luźne do tego podejście, na zasadzie takiej, że bardziej jakąś małą przekąskę do kawy, czyli nie wiem, jeden taki kinderek. I jakby staram się to rzeczywiście ograniczyć, ale wiesz, no to są tylko miesiąc. Jakby ja dlatego się cieszę, że mam urodziny. Ale wbrew pozorom to nie jest łatwe, no bo skończyć na jednym kinderku. Wiem, dlatego kupuję te takie najmniejsze paczuszki, jakie są dostępne, nie? No właśnie, czyli masz taki challenge trochę jak niesportowy, że tak powiem, takie postanowienie, żeby trochę zacząć nowy rok, powiedzmy, zdrowiej. Tak, przede wszystkim wiesz co, dlatego że po tych świętach i po tym nowym roku rzeczywiście czuję się taka przejedzona, delikatnie mówiąc. Tym bardziej, że ja wtedy nie mam sezonu, jestem w off-seasonie, więc też nie mam takiego restrykcyjnego podejścia, na przykład jak do świąt Wielkiej Nocy, kiedy wtedy zazwyczaj po Wielkanocy zaczyna mi się sezon, już ja mam dwa tygodnie później. Nie ma serniczka jarzynowej. Niestety właśnie trzeba mimo wszystko troszeczkę tego pilnować, więc Boże Narodzenie to jest takie na odkucie się. Czyli zdecydowanie wolisz bardziej święta Bożego Narodzenia. Zdecydowanie. Ja ogólnie od zawsze wolałam, ale zdecydowanie święta Bożego Narodzenia, w ogóle ta cała otoczka, zawsze brakuje mi tego śniegu. Ten śnieg jest teraz, a mi zawsze brakuje w to Boże Narodzenie. To prawda, ale no to takie jedno, że tak powiem, niesportowe postanowienie, czy jeszcze jakieś inne masz? Wiesz co, reszty to już są takie związane trochę ze sportem. Takie małe rzeczy, nad którymi chcę popracować, czyli jakkolwiek to nie zabrzmi, bardziej regularne jedzenie, bo u mnie jest troszeczkę na przykład tak z dietą, że ja się zdrowo odżywiam, pracuję z dietetykiem. Widać. Ale potrafię czasami mieć lenia. I po prostu nie chce mi się robić tego posiłku. Więc moim takim postanowieniem jest to, żeby te 3 konkretne posiłki dziennie jeść, bo ja niestety zdarza mi się ominąć ten posiłek po prostu. Ale ominąć, że nie wiem, że... Z lenistwa. Ale że wtedy nie jesz nic i po prostu czujesz, że twój organizm właśnie gorzej funkcjonuje, czy na zasadzie, że ominąć, że a zamówię sobie coś dobrego? Wiesz co, to jest jakby jest trochę dwutorowo. Bo czasami jest tak, że rzeczywiście ominę i nie wiem, zjem dopiero wieczorem, bo też mam nie wiem, dużo rzeczy, dużo jakichś spotkań i tak dalej. Nie mam czasu, zapomnę. Albo już po prostu mi się nie chce, już wolę poczekać do tej kolacji. Ale po prostu to nie jest dobre. To nie jest zdrowe i tak nie powinno być, więc nad tym bardzo chciałabym popracować i na tym się katabolizm skupić. Mięśni. Tak, dokładnie. I te inne sprawy. Więc tak, pozdrawiam Damiana. Jeżeli tego słucha. Będzie musiał teraz. Tak, ostatnio się będzie pytał, jak mi idzie, więc... Więc są postanowienia, to dobry początek. Czyli generalnie masz takie jedzeniowe i sportowe. Tak, i druga część to jest właśnie te cele takie bardziej sportowe, już stricte, co chciałabym osiągnąć w tym roku. Natomiast też bardziej już skłaniam się teraz nie do stricte chcę wygrać, albo chcę zająć pierwsze miejsce, albo chcę pobić rekord świata, tylko bardziej na przykład moim celem, bo na pewno padnie to pytanie, więc się uprzedzę, na
Paryż to jest przede wszystkim w sierpniu wykonać najlepiej swoją robotę, jak potrafię, pobiec szybkie i precyzyjne biegi i zobaczymy, co mi to przyniesie. A czyli kiedyś właśnie były takie cele na zasadzie, że pisałaś sobie zdobyć złoto mistrza świata, załóżmy? Zero-jedynkowe. Okej, a teraz trochę to zmieniłaś. A z czego to wynika? Z twojej, nie wiem, dojrzałości? Chyba dojrzałości, to, że 30 na karku. No właśnie Piotr Lisek ostatnio był i się śmieliśmy, że trochę 30 minęła i ma wrażenie, że zdziadział i zaczął szukać bodźców. Czy ty też to odczuwasz? Jeszcze mi 30 nie minęła, więc jeszcze nie wiem. Okej, czyli jeszcze mam dwa tygodnie. Zapytam, jak będzie ta granica. Jeszcze mam dwa tygodnie, ale wiesz co, mi się daje, że to wynika trochę z dojrzałości i tego, że ja nadal chcę wygrywać, jakby to się nie zmienia. Jakby cel nadal jest ten sam, czyli ja chcę wygrywać, chcę walczyć o te najwyższe medale. Natomiast też nauczona doświadczeniami poprzedniego sezonu. W tym wszystkim ważne jest jakby docenienie tego całego procesu i jakkolwiek też to nie zabrzmi, tej radości z tego procesu. Tak. Jakby ja trochę przez te wszystkie wraz z kolejnymi rekordami czy złotymi medalami trochę zaczynam zapominać o tym, podchodzić do tego zadania, bo czyli na zasadzie właśnie odhaczenia kolejnego startu i kolejnego medalu. I zapomniałam trochę właśnie w tamtym sezonie i tego zabrakło mi się wydaje na Mistrzostwach Świata takiej radości i docenienia tej drogi, którą przeszliśmy, bo te przygotowania do Berna były najlepszymi w moim życiu, a pod każdym kątem, idealnie przeprowadzonymi, ja byłam naprawdę w super formie, a mimo to nie wygrałam. I to ci daje takie, wiesz, refleksje, że może być wszystko super, może być wszystko idealnie, a i tak może coś nie wyjść. No właśnie, mam wrażenie, że jak to mówisz, to mam troszkę ciarki, bo też znam z własnego przykładu to, że robimy coś wyjątkowego, a zapominamy o tym, że bycie czasem w reprezentacji też jest wyjątkowe, tak. A nie tylko i złoto. Cała ta droga, którą przeszłaś, no, dotarłaś do tego punktu, czyli do tych Mistrzostw Świata, czy do Igrzysk Olimpijskich, gdzie wiesz, w roku olimpijskim jest 11 tysięcy olimpijczyków z całego świata, więc jakby no, jesteś jakoś tam tysięczną procenta świata. No. Co by nie mówić, jesteś w elitarnym gronie. Oczywiście porozmawiamy o Paryżu, ale chciałabym zapytać najpierw, no bo dla wielu słuchaczy może to być trochę, może nie egzotyczna, ale taka wyjątkowa dyscyplina. Jednak nie jakoś, wiesz, nie jest mega popularna, że gdzie idziesz, to wszyscy się nie wspinają, prawda? Jak do tego doszło? Tylko nie odpowiadaj, nie wiem. Jak zaczęłam się wspinać, tak? Wiesz co, ja się zaczęłam wspinać dzięki mojej starszej siostrze, Gosi, która po prostu z zawodów przywoziła, ona też się wspinała, chyba zaczęła się mniej więcej około 3 lat wcześniej wspinać niż ja. Przywoziła medale, puchary z Mistrzostw Polski, z Pucharów Polski. No i zawsze jak tak w środku nocy wracała właśnie z tych różnych zawodów, z tym wielkim pucharem, to ja sobie tak leżałam w łóżku i myślałam, że ja też bym tak chciała. Ale to nie było związane z żadną zazdrością, tylko bardziej takim podziwem i taką chęcią bycia taką jak ona. A nie? Od kiedy? Kiedy był twój pierwszy trening? 2007 rok, wrzesień. Pierwszy albo drugi, tam mniej więcej jak wypadał poniedziałek. I ja pamiętam, że ja weszłam w tą ścianę i od razu wyszłam z dużymi ambicjami. Powiedziałam, że ja zostanę mistrzynią świata. Nie? To jest ta historia. Czyli było zero-jedynkowo tak, trochę na początku. Ja uwielbiam rywalizację. Jakby ja uwielbiam wygrywać. Ja od zawsze lubiłam wygrywać, lubiłam być najlepsza. I nadal to lubię, więc wiesz, jakby ja też, to nie jest tak, że ja jadąc w tym sezonie na zawody myślałam sobie, a będzie jak będzie, nie? Jakby no. Nadal ja chcę wygrać, natomiast wiem, że też muszę się skupić na tych małych punkcikach na każdym dniu, żeby się dojść tam i rzeczywiście wygrać, żeby się przygotować jak najlepiej potrafię. I w Paryżu na przykład wyjść i ze świadomością, że ja zrobiłam wszystko, co mogłam i teraz mi pozostało się tylko cieszyć tym startem i zobaczyć, co to przyniesie. Nie? Ale nie ukrywam, że jest to trudne, bo potrafimy się zafiksować tych zwycięstwach. Ja wiem, bo przechodziłam tym to w Bernie. Przechodziłam dokładnie to w Bernie i powiem szczerze, że na przykład ja z Mistrzostw Świata z tamtego roku kompletnie nic nie pamiętam. Na zasadzie to jest taka czarna dziura w mojej głowie, że to było tak zadaniowe, to było tak skupienie na celu, że jakby ja nie wiem, co tam się działo do końca, nie? A powiedz mi, bo no nie zapytam cię o te początki, trudno, albo później. No właśnie, zdobyłaś brązowy medal, Mistrzostw Świata tam, prawda? Tak.
I wiele osób mogłoby powiedzieć, no to jest medal Mistrza Świata, coś wyjątkowego. Z drugiej strony on miał gorzki smak, bo tylko dwie osoby się kwalifikowały na igrzyska. Oczywiście ty masz tą kwalifikację, zrobiła się później, zaraz do tego dojdziemy. Ale co sobie myślałaś na tym podium, że to jest porażka, że jednak to Mistrzostwa Świata, jestem medalistką. No, jakie to uczucia były? Ja paradoksalnie byłam tam szczęśliwa, bo z jednej strony właśnie w tym biegu półfinału, kiedy odpadłam, ja czułam, że to była właśnie ta presja, te oczekiwania, które sama na siebie narzuciłam, które mnie po prostu zgniotły. To było w tym momencie większe ode mnie i ja dlatego odpadłam od tej ściany dosłownie, jakby tam, jakby kiedyś może powiem coś więcej na ten temat, co tam się działo, teraz raczej nie czuję się na to po prostu gotowa. Natomiast potem ten bieg o trzecie miejsce to był właśnie bieg, którego już dawno nie miałam. Trochę nie chcę mówić, że o nic, ale jakby to był bieg tylko i wyłącznie o medal, czy ten, kto wygra i zdobędzie ten medal. I to był najfajniejszy bieg, jaki miałam od wielu, wielu lat, bo tam chodziło tylko o ściganie. Okej, czyli tam nie było była presji. Tam radość, tak. Zeszły te twoje oczekiwania, bo ja mówisz, nagle się poczułam wolna. Nie jestem w tej dwójce, tu nie zrobię kwalifikacji. Ja się nagle poczułam wolna, tak? Jakby ja nagle poczułam się uwolniona od tych wszystkich, od całej presji, od tych wszystkich oczekiwań, bo nagle, wiesz, kończy ci się te zawody, nie spełniłeś tego celu, nie osiągnąłeś celu, nie zdobyłeś kwalifikacji, ale następnego dnia wstaje słońce. Pijesz kawę, spędzasz, nie wiem, poranek właśnie ze swoim mężem, uśmiechasz, jakby życie płynie dalej. I to było dla mnie takie, że spotkasz się z tym czarnym scenariuszem, ale de facto to nic nie zmienia w twoim życiu. Ale to była taka trochę o ten medal wojna polsko-polska, tak? Dobrze pamiętam? Tak, ja biegłam z Olą Kałucką, natomiast dla mnie też na zawodach od wielu lat już nie ma znaczenia, z kim ja biegam. Czyli nie jest tak, że na przykład jeżeli ścigasz się z dziewczyną z Polski, to jest taka trochę większa rywalizacja, nie. Mówię, bo często o to pytam, że też zawodnicy mówią, nawet sama z własnego doświadczenia, że większy stres powoduje wygrać ze swoimi, niż później na przykład jak jedziesz na Mistrzostwa Świata. Co prawda wy się spotykacie bijemy. Tych Mistrzostwach Świata, więc troszkę inna sytuacja jest. Ale nie ma czegoś takiego, że byleby najważniejsze pokonać swoją, czy nie macie jakby, takiego podejścia? Znaczy ja przynajmniej ze swojej strony nie mam takich uczuć czy myśli. Jakby ja bardziej w tym kontekście, dla mnie, ja już wiele lat temu się nauczyłam, że jakby nie ma to znaczenia, z kim biegnę, no bo jakby moim zadaniem jest przebiec ten bieg najlepiej, jak jestem w stanie. I ja też mam takie trochę dwie definicje przegranej, bo jedna definicja to jest taka, że rzeczywiście biegnę i zrobię jakiś błąd, rozproszę się i dlatego przegrywam, a druga definicja to jest tak, że gdzie pobiegłam maksa i ktoś był po prostu lepszy. I w pełni to akceptuję. Jakby ja najbardziej lubię tych przegranych, których przegrywam ze swojej winy, a nie dlatego, że po prostu ja dałam maksa, ktoś dał maksa i ktoś był lepszy. I tyle. Natomiast dla mnie to, kto jest na tej lewej czy prawej drodze, w zależności gdzie ja biegnę, od wielu lat nie ma już znaczenia. No dobra, Ola, to teraz takie pytanie. Igrzyska europejskie. Spotkałaś się tam trochę z krytyką, byłaś... Trochę. To mało powiedziane. No. Przegrałaś tam z Natalią Kałucką. Tak. Tak. Tak, one mogą mi się pomylić jeszcze, ale no trudno. Przegrałaś tam z Natalią Kałucką. Ludzie zarzucali ci, że na podium jesteś smutna, że nie pogratulowałaś i tak dalej. Ja pytam cię odnośnie tego, że powiedziałaś, że są dla ciebie dwa rodzaje porażki, tak? To jaka tam była porażka? No zrobiłam błąd. I źle podeszłam do tych zawodów. I dlatego nie przyznałaś, że tak powiem, racji koleżance, że wiesz co, to nie jest tak, że jej nie pogratulowałam, bo ja jej pogratulowałam po biegu bezpośrednio, natomiast... Czyli kamery nie wszystko uwiecznią. Dokładnie, chociaż to było na kamerach. Wydaje mi się, że to pokazuje, kto oglądał, a kto nie oglądał. Kto widział tylko właśnie ten kilkusekundowy filmik naszego biegu i nie obejrzał go do końca i na tej podstawie wysunął jakąś swoją teorię, czy właśnie widział dekorację. Natomiast u nas też na dekoracjach jest tak, że my wchodzimy z tyłu na podium i już jakby sobie nie gratulujemy, no bo ja nie dostanę do tej trzeciego miejsca i tak dalej. Tak. Więc zazwyczaj to się odbywa przed, po albo u nas bezpośrednio po biegu i ja jej pogratulowałam, bo jakby no ona pobiegła super bieg wtedy. Tak? Ja tutaj nie neguję tego, że ona pobiegła słabo, ja się pomyliłam i ona dzięki temu wygrała, bo ona pobiegła wtedy życiówkę, więc jakby ona dała maksa, ja się pomyliłam, więc ja byłam zła przede wszystkim na siebie z tego, że
troszeczkę źle oboje z Matuszem podeszliśmy do tych zawodów i oboje się tego przyznajemy. Ja też byłam trochę zmęczona po Pucharach Świata majowych, które mnie bardzo dużo kosztowały. I tam się wiele, wiele rzeczy po prostu złożyło. Natomiast to w żaden sposób nie było skierowane w ogóle do Natalii, do tego, że ja coś, nie wiem, do niej mam. Rozumiem. Tylko to była taka moja wewnętrzna złość na mnie samą w środku, że ja coś jakby... Ale wiesz, że wiem, że mogłam zrobić więcej, jak, nie? Na przykład na Twitterze, czy gdzieś jest wycięty filmik stricte z tej dekoracji, no to stoicie osobno i tak dalej, ludzie to czytali. Ale zawsze tak stoimy. Wiem, ale wiesz, jacy są ludzie. Ja wiem. Nigdy każdemu nie dogodzisz z drugiej strony, ja wiem, nie? Jak w ogóle, jak ty zareagowałaś, czy w ogóle czytałaś te komentarze i tak dalej, czy myślisz, dobrze, ja wam jeszcze pokażę mój błąd, wiem, co zrobić. No bo to był chyba taki... Taka pierwsze trochę twoje zderzenie z jakąś krytyką, nie? Od wielu lat też pierwsza przegrana w zasadzie. Okej, okay. No tak, bo byłaś przyzwyczajona do tych zwycięstw. Ile tam było z rzędu? Wiesz co, no ja od 2018 nie przegrałam żadnego biegu. No w zasadzie, właśnie. Przepraszam, na Mistrzostwach Świata przegrałam i byłam też trzecia w 2021 roku. Natomiast jakby gdzieś, no to załóżmy od tego 2021 roku, tych Mistrzostw Świata, jakby nie przegrałam żadnego biegu na wszystkich zawodach, w których brałam udział. Byłam pierwsza. Wiesz co, ja na początku to czytałam, to było bardzo przykre. To bardzo dotykało, tym bardziej, że to właśnie było takie moje pierwsze spotkanie z tym. I dzięki temu nauczyłam się tego nie czytać. O. Także ale to... trudno jest nie czytać, bo trudno jednak jest ludzka czytać. Ciekawość. Nie? A z drugiej strony po prostu niestety algorytmy tak działają, że ci to niestety podsuwają, tak. Bo mi się wtedy nagle zaczęło wyświetlać ze wszystkich, nie wiem, jakieś artykuły z portali sportowych i tak dalej, gdzie rzeczywiście nawet te pierwsze trzy komentarze gdzieś tam ci się wyświetlają, czy dwa i mimo wszystko to ci wszystko podsuwa. I ci się wydaje, że cały świat tylko tym żyje, dokładnie, prawda? Dokładnie, bo tak działają algorytmy. Natomiast wiesz co, ja też jakby za te Igrzyska Europejskie jestem pod tym kątem wdzięczna, bo ja nie lubię przegrywać. Mhm. Ja byłam strasznie wściekła, tak jak mówię, na siebie i dla mnie to było strasznie trudne, bo ja nie lubię tego uczucia, że mogłam coś zrobić lepiej. Ja mimo wszystko... Okej, okay, że jak jeszcze przegrasz, ale dasz sobie 110%, dokładnie, to, jest okay. To mówisz trudno. I życie, gdyby nie ten błąd się. I gdyby na przykład Natalia tam chyba pobiegła 6,45, wtedy ja bym załóżmy pobiegła 6,50, ale bym miała super bieg po prostu bez żadnego błędu. Super. To by łatwiej to by było ci się inaczej. Cieszyć. To by było inaczej, nie? Bo ja bym wiedziała, że to był mój maks na ten dany bieg. Okay. To jest okej. Okay. Okay. Natomiast przez to, że ja zrobiłam to, ja byłam po prostu strasznie wściekła na siebie. Rozumiem. Nie? Rozumiem. A miało znaczenie to, że te zawody na przykład były w Polsce? Jakaś większy stres, większa presja, że wszyscy, nie wiem... Wiesz co, na to mi ciężko jest odpowiedzieć. Dla mnie najtrudniejsze trochę było to, że to były zawody... które trochę mi nic nie dawały. Okay. Bo u nas to nie były kwalifikacje, tak. U nas to były po prostu zawody. Trening. Trening taki, tak dalej, natomiast to był tak, że to był taki etap w moim życiu, gdzie ja nie miałam za bardzo siły na trening high performance, psychicznej i fizycznej. Natomiast jakbym trochę inaczej do tego podeszła, czyli trochę jak tak do zawodów krajowych, oboje jakbyśmy Matuszem tak do tego podeszli, to wydaje mi się, żeby trochę inaczej to też wyglądało, bo też masz trochę mniejszą spinę, bo ja na zawodach krajowych jakby ja traktuję właśnie stricte treningowo. Dla mnie zawody krajowe to są stricte treningowo. Skupiam się właśnie jakby robimy czy jakieś nowe rzeczy, czy testujemy czasami pod różnymi kątami i tak dalej, żeby sobie sprawdzić, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. Natomiast właśnie te Igrzyska Europejskie to były takie pod tym kątem, teraz już z perspektywy czasu wiem, jakbym do nich podeszła. Okej, okay, a można powiedzieć, że ten start był takim punktem kulminacyjnym, jeżeli chodzi o trochę zmianę twojego podejścia? Nie. Punktem kulminacyjnym było na zdecydowanie Mistrzostwa Świata. Wcześniej. Nie. Mistrzostwa Świata były po Igrzyskach. A, no tak, że ten brązowy medal. Tak, tak, okay. Dokładnie. Wiesz co, te Igrzyska Europejskie niestety mi się daje, że jeszcze bardziej, po pierwsze trochę mnie zniszczyły, czy dobiły tak psychicznie, tym bardziej, że ja byłam zmęczona. Więc przez tą te wszystkie tak, głosy ze tak, świata, tak, że dokładnie, tak więc ja, mi było w tym okresie bardzo ciężko. Natomiast to jeszcze podsyciło bardziej tą zadaniowość, czyli włączenie tego aspektu. Efektu, nie? I dopiero moment kulminacyjny, kiedy rzeczywiście jakby coś się zmieniło, to był ten Bern, bo to potem widać w Rzymie na starcie, że to jest nawet komentatorzy właśnie z naszej federacji, którzy gdzieś tam komentowali tą transmisję, też zauważyli, że jest zupełnie inne moje podejście. Ja w Rzymie byłam zupełnie innym zawodnikiem, mogłam powiedzieć. Okej, okay, czyli można powiedzieć, że ta troszkę... porażka na Igrzyskach Europejskich. Ona wzięła do góry ten wykres. Spowodowała, że jeszcze byłaś tak, bardziej dokładnie. Sfokusowana na wygrywanie. Dokładnie. A później ten brązowy medal, który nie był kwalifikacją olimpijską, ale był medalem Mistrzostw Świata,
pozwolił ci odnaleźć trochę tą radość z tego, co robisz tak, po prostu. Chociaż nie powiem, te 4 tygodnie między Bernem a Rzymem to były najtrudniejsze tygodnie w mojej całej karierze, takie naprawdę trudne psychicznie. Fizycznie było wszystko super i myślę, że też zresztą sama to znasz, jak fizycznie masz super trening, ale idziesz na trening, nagle chcesz się płakać. I to było straszne, bo ja pierwszy raz byłam w takim momencie, gdzie ja nie wiedziałam, nie miałam w ogóle takiego, nie panowałam nad swoimi emocjami, nad swoimi myślami i tak dalej. Ja byłam przerażona. Były treningi, kiedy ja byłam przerażona, mimo że super czasy fizycznie ekstra. Ja byłam nagle przerażona tym, co mnie czeka i to było naprawdę trudne. I w Rzymie na przykład to była też pierwsza taka sytuacja, że przed finałami, na kilka minut przed finałami jest takie zdjęcie właśnie, gdzie widać, że rozmawiam z Mateuszem, nasze miny nie są zbyt szczęśliwe. To było na kilka minut przed finałami, kiedy ja pierwszy raz się rozpłakałam, ja byłam przerażona i ja nie byłam w stanie złapać oddechu, że to było przed rozpoczęciem finału, że to był jakby, nie chcę mówić, że atak paniki, ale jakiś taki stan lękowy, gdzie ja rzeczywiście z drugiej strony Mateusz wiedział, że do tego dojdzie. On to przeczuwał, on nie wiedział, czy to będzie przed eliminacjami, czy przed finałami, czy w czasie finału, więc on jakby był na to przygotowany. I jedyne, co on ze mną robił, to oddychał. On mi mówił, jak ja mam oddychać i rzeczywiście mi to pomogło wrócić na tory. I z drugiej strony wydaje mi się, że wtedy te emocje wszystkie opadły i dzięki temu ja byłam zupełnie inna na tym starcie, nie? Że jakby ja bardziej się cieszyłam tym startem, bo ja po każdym biegu byłam naprawdę szczęśliwa, że ja idę dalej, że ja jestem w tym miejscu, że ja mogę znowu walczyć, ale ani razu nie pomyślałam o tym bilecie. Rozumiem, ale do tego biletu wrócimy zaraz po krótkiej przerwie. I druga część audycji po przerwie. Nadal moją gościnią jest Ola Mirosław. Ja powiem tak, nadzieja na igrzyska w Paryżu. Zrobisz z tym, co chcesz. Ty się ciesz z tymi startami, a u mnie będziesz nadal nadzieją. Przed przerwą mówiłaś trochę o pięknych chwilach, o takich radosnych w sporcie, ale też o tych gorzkich chwilach sportu. Ja chciałam się ciebie zapytać, jak sobie poradziłaś właśnie z tym, że mówisz, że... Znaczy wspominałaś, że mąż ci pomagał tutaj oddychać przed startem i tak dalej, że to miało taki zbawienny wpływ, ale jak sobie poradziłaś z tym, żeby właśnie teraz już się cieszyć? Wiesz co, to mi się wydaje, że to jest nadal proces, który zachodzi. To jest proces, który będzie ewoluował, myślę, na przestrzeni następnych miesięcy. Natomiast ja też zaczęłam pracę z psychologiem. Czyli jak wygrywałaś, go nie było? Nie. Jakby ja, wiesz co, bo ja też nigdy nie czułam z psychologiem trochę, przynajmniej miałam takie podejście, nawet z dietetykiem miałam takie podejście. Musi być chemia. Znaczy ja muszę czuć, że ja potrzebuję tego. Nie? Jakby ja na tamten moment, jakby wiesz, w tam poprzednich latach ja sobie bardzo dobrze radziłam, czy przed igrzyskami w Tokio, ja sobie potrafiłam to wszystko jakoś poukładać, ale przyszedł taki moment, tak jak w tym sezonie, kiedy ja już nie potrafiłam sobie tego końca poukładać i stwierdziliśmy, że jednak potrzebujemy gdzieś tam tego wsparcia. I ja jestem w pewnym sensie bardzo optymistycznie nastawiona na to, bo dla mnie to jest taki kolejny nowy rozdział. Dla mnie to jest coś nowego, ale z drugiej strony widzę gdzieś tam te efekty nawet takiego, wiesz, bo my nie będziemy robić od nowa, układać, co ja mam w głowie, nie? Tak. Tylko my trochę pewne rzeczy musimy przepracować, właśnie tak jak ten Bern, który jest ewidentnie takim bardzo trudnym doświadczeniem dla mnie. To, co działo się między właśnie Bernem a Rzymem i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to będzie miało tylko i wyłącznie taki dobry wpływ, pozytywny wpływ. I tyle, nie? Że czasami dochodzisz do takiej ściany i nie jesteś w stanie jej przebić. A jak powiedziałaś, że te 4 tygodnie były po tym Bernie najtrudniejsze w twoim życiu sportowym, że tak powiem, powiedziałaś, że forma była super, to też pokazuje, że ta głowa jednak jest ważniejsza jest czasami ważniejsza. Niż, bo formę można mieć, uważam, że głową można trochę zataić czasem tą formę, a jednak na odwrót jest już ciężko. To powiedz mi, jak ty sobie radziłaś na treningach? Czy ty, nie wiem, szłaś ja na trening z musu? Czy ja jak miałam to Mateusza. Okej, okay. Męża i trenera w jednym. I jakby to jest bardzo ważne, że on był i on ze mną jest cały czas, w sensie jakby jest właśnie moim mężem, więc jakby jest ze mną 24 na dobę, więc on widział trochę, co się dzieje i on też był trochę na to przygotowany. Więc tak jak mówię, on przed Rzymem wiedział, że ten jakby stan lękowy, czy jakkolwiek to nazwać profesjonalnie, on nadejdzie. On doskonale to wiedział, natomiast... Bo szczerze też, to wynika, że wiesz co, bo to działo się też na treningach. Okej. Okay. On po prostu widział, że jakby jak ja reaguję na różne bodźce. Pytanie, na treningach. Kiedy ta bomba trochę wybuchnie, dokładnie, tak? On wiedział, że ta bomba tyka. On jakby był przygotowany i mi się wydaje, że to było to, dlaczego ja w tym Rzymie wygrałam.
że masz to ogromne wsparcie obok. Ale to jest no, dla mnie niesamowite, że mówisz, że przed startem no, miałaś stan lękowy, że tak uważacie. Po czym z drugiej strony jesteście w stanie razem tak to, że tak powiem, zbić, że ty idziesz na ten start i mówisz, że jest wszystko w porządku. Tak, jakby, wiesz co, ja pierwszy raz w ogóle miałam coś takiego, że ja w strefie się rozpłakałam, bo ja zawsze, i naprawdę to był taki płacz, panika. Wiesz, gdyby... przeciwniczki skoncentrowana, a ty tak, jesteś jednak... Tak, i one pierwszy raz to widziały, wiesz, one widziały, że jestem w tej rozsypce i dla mnie nawet, tylko dla mnie to już nie miało wtedy znaczenia. Dla mnie znaczenie miało to jakby to, że ja miałam przed sobą właśnie tego Mateusza, który siedział i uspokajał mnie, jakby po prostu tylko oddychając, nie? Ale czego ty się tam bałaś w sumie? Jak już wszystko, że tak powiem, najgorsze już przeżyłaś na własnej skórze, no bo byłaś sfokusowana na wygrywanie, na kwalifikację olimpijską. Nie zdobyłaś, jest druga szansa. Wiesz, no, Igrzyska Europejskie też były trochę szkołą życia. Myślę, że to było skumulowanie tego wszystkiego, co się działo przez ostatnie miesiące i to gdzieś tam musiało pójść. Jakby, tak jak mówię, no między Bernem a Rzymem z jednej strony były takie właśnie momenty jak malowanie na ścianie Do It Because You Love It i tak dalej, ale z drugiej strony były też te ciemne momenty, które jakby nikt ich nie wiedział, bo ja o tym też nie mówiłam i nadal jakby kiedyś może opowiem dokładnie, co się kiedy działo w tym magicznym okresie. Natomiast jakby to był trudny moment, to były czarne dni, że tak powiem. To jak zdobyłaś tą kwalifikację olimpijską, to jakie to było uczucie? No bo już teraz możesz trenować z większym spokojem tak, do Paryża. Było... Imienna kwalifikacja, wiadomo, że Ole Mirosław tam zobaczymy. Tak. Wiesz co, to była ogromna radość i to taka, jakiej oboje z Mateuszem już dawno w ogóle nie mieliśmy po zawodach, nie? To było, ja się śmiałam, że Mateusz wyglądał, to chyba było zaraz po tym pobiegu właśnie, ja to w ogóle się popłakałam i to było, no znowu czyli ciągle że, płakaliście tak, w tym tak, okresie, raz z radości, raz tak, ze smutku, raz z lęku. Ale to był taki, wiesz co, że tak jak mantra, że jakby jedziemy do Paryża, to było takie nagle, ja wiem, że jakby w innych sportach ta kwalifikacja nie jest aż takim wow, natomiast we wspinaniu to jest trudne. Oj, ja bym tak nie powiedziała, bo wiesz co, właśnie kurczę, znaczy na pewno trzeba ludzi uświadamiać, że jest to wow, bo później jak czytamy te komentarze, o których sama mówisz, to ludzie nie zdają sobie sprawy, że wyjazd jest nagrodą tak, już dla tak, nas, tak, nie? Tak, tak, no, ale właśnie chodzi o to, że u nas, wiesz, u nas musisz wygrać w tej konkurencji, która jest przewrotna, tak. Te konkretne zawody, nie? To nie jest to prawda, to nie easy. Jest limit, załóżmy, jak w czasowej i tak dalej, tak, że wiesz, że masz pływaniu, czas, więc jak prawda. Jestem rekordzistką świata, to ja wiem, że, no, pobiegnę to, to no po prostu. A to jakby prawda. Tutaj musisz wygrać, mieć konkretne miejsce. Tego dnia być po dokładnie, prostu... Dokładnie, najlepszym. Tak. Nie możesz przegrać żadnego biegu. No i ja pamiętam, że wtedy właśnie w ogóle jakby to było, ja tam pierwszy raz miałam tak, że ja na to dosłownie krzyczałam, że musiałam to wszystko, takie emocje musiały ze mnie wyjść. Ja tam płakałam, wiesz, jak dosłownie, że jedziemy do Paryża i to było takie, no niesamowite, że nagle coś takiego wydarzyło i że jedziemy do Paryża. Nagle sobie zdaję sprawę, że jedziemy do Paryża, Mateusz tam właśnie stał pod tą sceną, dosłownie śmiałam, że on wygląda jak Hulk, który zaraz ma się przemienić. Ja pierwszy raz go też widziałam, takiego, który stoi i tak krzyczy, dosłownie jeszcze brakowało tylko, że właśnie rozedrze tą koszulkę i zamieni się w Hulka. Ale to były niesamowite emocje i cieszę się, że one właśnie zajęły bardzo dużą część moich wspomnień, takich związanych właśnie z tym Paryżem, bo nadal jak sobie o tym pomyślę, to były takie bardzo szczęśliwe chwile, gdzie pokazaliśmy oboje, że możesz przygotowywać, być na najwyższym poziomie, przygotowywać się pod linijkę, nie wyjdzie ci, ale jesteś w stanie wrócić. I mi się wydaje, że dla mnie to było najważniejsze, że ja sama sobie pokazałam, że jestem w stanie nadal walczyć, że jestem w stanie wrócić. Bo mimo wszystko w te 4 tygodnie jakby ja też kwestionowałam trochę swoje umiejętności, swoje zdolności, czy ja rzeczywiście będę w stanie wywalczyć tą kwalifikację. I nagle w tym Rzymie, w tym jak pobiłam rekord świata w eliminacjach, to było dla mnie takie trochę powrót na tory, że ja pokazałam sobie, że nadal ta część mnie we mnie jest, nie? Super, a... Czyli teraz ze spokojniejszą głową idziesz trochę tak. na ten trening. Wiesz co, od początku mieliśmy z Mateuszem taki plan, że chcielibyśmy wywalczyć tą kwalifikację jak najwcześniej, żeby mieć ten spokój. I naszym celem mimo wszystko było, żeby wejść w 24 rok z biletem w kieszeni, żeby móc przygotować się rzeczywiście stricte pod igrzyska, pod dwie konkretne daty, czyli 5 i 7 sierpnia. Ponieważ następny moment odebrania kwalifikacji w naszym sporcie to jest połowa czerwca.
To jest to bardzo późno. I to już taka wszystko, niewiadoma, tak. Żyjesz praktycznie pół roku. I musisz być jeszcze przygotować formę, musisz być w najlepszej piątce dwóch zawodów kwalifikacyjnych, więc masz te pół roku niepewności mimo wszystko. Jednak skupiałem się na tej serii kwalifikacji, aniżeli na igrzyskach, więc jakby ja teraz już mam naprawdę spokój i bardzo się z tego cieszę, no bo jadąc dzisiaj na zgrupowanie do Barcelony w zasadzie, ja jadę tam trenować pod kątem właśnie igrzysk przygotowań, a nie pod kątem myślenia, czy ja tam będę. Mhm. A powiedz mi, 14 zawodniczek kwalifikuje się w waszej dyscyplinie z czego na igrzyska? W zasadzie dwa miejsca są zablokowane, bo jest komisja trójstronna i jedno jest dla gospodarzy. Okay. Więc 12. A powiedz mi, jak ten poziom sportowy się podniósł w stosunku Tokio, Paryż, no bo to była bardzo... No, Tokio był debiut na igrzyskach, tylko to było wiadomo, że powiedzmy trójbój twojej dyscypliny. Teraz już jest stricte twoja konkurencja. Czy widzisz to, że rzeczywiście z roku na rok przybywa tych osób, jest trudniej i tak dalej? Tak, ja myślę, że z roku na rok po pierwsze przybywa, po drugie ten poziom właśnie dzięki tym igrzyskom poszedł bardzo do góry, bo to widać, że wiesz, jeszcze w Tokio ja byłam jedną, nie wiem, z trzech czy czterech kobiet, które biegały czy pobiegły szóstkę. Natomiast teraz ja mam rekord 6,24, załóżmy średnia zawodowa, biegam około 6,3. Natomiast jest też dużo dziewczyn, które biegają już 6,9, 6,8, 6,7 i ten jakby to się coraz bardziej ściska. Trochę tak jak u mężczyzn. U mężczyzn jest tak, że oni już teraz czasami w tej finowej czwórce walczą o tysięczne. Okay. I to są bardzo równe biegi. U nas jeszcze u kobiet tak nie ma, bo jednak te dziesiąte nas dzielą, ale myślę, że w tym sezonie też to będzie już coraz bardziej widoczne, że załóżmy, nie wiem, pierwszy czas to będzie 6,4 i potem będzie, nie wiem, 6,5, 6,5 coś tam, 6,6 i to będzie coraz bardziej się ściskać. Rozumiem. A powiedz mi, no bo ta ścianka na każdych zawodach jest taka sama. Tak, dokładnie. Czy trenujesz, nie wiem, ciągle taką to samo, samą ściankę? Tak? Tak. Jak... Ile robisz takich wejść w biegów podczas treningu takiego specjalistycznego? Wiesz co, to bardzo zależy od okresu. W zimie tych biegów jest bardzo dużo, bo ich jest, nie wiem, 10, 12, 15. Chyba mój rekord to jest generalnie około, nie wiem, 17, 18. Na jednym treningu? Tak. Natomiast to się wydaje z tej strony, 10 biegów. Co to jest? 15, 10 razy 15 metrów. Ale... No ale zależy na jakiej intensywności jeszcze, nie? Tak, ale to jest nie? jakby... Właśnie trochę też się z tym spotykam czasami, jak, nie wiem, kręcimy jakieś materiały, że mówimy, że na przykład ja mam 3 wejścia tylko. I ludzie tak, ale o co chodzi w ogóle? Czemu? 3 razy 7 sekund? Tak, nie? Że tak jest ten. I jakby właśnie trochę fajne jest to, że można uświadamiać ludzi, że to nie jest tak trochę jak, no nie wiem, w piłce siatkowej, że ktoś może ci zaserwować ileś tam 10 razy w czasie treningu, czy odbić, czy coś tam. Tylko to jest tak, że ja mam rzeczywiście ten limit, bo to jest bardzo duży wydatek energetyczny, nie? I taki w ogóle fizyczny. I to jest tak, że no ja nie mam tych wejść 20. No jak, ale też chyba jak trenujecie szybkość, to te przerwy muszą być dłuższe, żeby być do pełnego wypoczynku, dokładnie, prawda? Dokładnie, to się zmienia na przestrzeni sezonu, że im bliżej zawodów, tym ta intensywność jest większa, więc te przerwy między biegami są dłuższe, natomiast w zimie raczej no, ta intensywność nie jest aż tak wysoka, jednak robimy tą podbudowę po prostu, tak całą tą wytrzymałość. Wytrzymałość, nie chcę też jakiegoś bubla. Nie ma bubla, no jakby... Coś tam trenujemy. Tak, teoria sportu mówi. Słuchaj, to mnie też bardzo ciekawi, no bo mąż jest twoim trenerem. Od kiedy? Od połowy 2014 roku gdzieś tam wszedł w ten proces. Czyli 10 lat. Tak, praktycznie stuknie nam 10 lat. Okay. Prawie w Paryżu. Gdzie... Kiedy było tak, że on był najpierw twoim trenerem, później się zakochaliście w sobie? Jak to nie, było? Powiedz tą historię, proszę. Historia jest taka, że to on ze mnie zrobił zawodnika światowej klasy, doprowadził mnie do rekordu świata, mistrzostw świata i igrzysk, ale to ja zrobiłam z niego trenera. Okej, okay, czyli wymiana barterowa. Trochę tak. Win-win. On w scenariuszu swojego życia nie zakładał, że będzie trenerem. Okej. Okay. Tym bardziej trenerem wspinania. To jakby nie był plan jego na życie. Ale co, zaczął się tak tym żyć, interesować dzięki tobie i tak dalej? Zaczęło się to od tego, że ja chciałam właśnie zmienić trenera, chciałam zmienić klub, natomiast w 2013 roku to nie było tak, że miałaś wiadomo ile tych trenerów przygotowania motorycznego też nie było tak jak teraz. I on po prostu chciał mi pomóc. I u Mateusza, on to jest człowiek, który ma bardzo silną potrzebę, czy bardzo silną chęć pomagania innym. I dlatego mu ciężko jest powiedzieć nie.
komukolwiek. Jak ktoś go poprosi o pomoc, to on nie potrafi odmówić troszeczkę. I czyli on ma dużą empatię bardzo w sobie. Bardzo. On jest bardzo empatyczną osobą i on po prostu chciał mi pomóc. I wszystko, co robił na przestrzeni tych 10 lat, czyli wszelkiego rodzaju właśnie szkolenia, rozwijanie się jako trener i tak dalej, robił to z myślą o tym, że on chce mi pomóc. Czyli na początku on, że tak powiem, delikatnie wchodził w ten system, że ty jeszcze miałaś swojego trenera, on na razie na początku podpowiadał, czy jak to było? Wiesz co, to było tak, że już byłam trochę, odchodziłam od mojego trenera wtedy i on, ja też nie byłam, wtedy byłam zawodnikiem pierwszej dziesiątki, załóżmy, Pucharu Świata, tak? I jakby nie byłam tym topowym, miałam kilka medali na koncie, ale wtedy to był taki okres, gdzie ja gdzieś tam trochę gorzej mi, że tak powiem, szło. Więc jakby jego wiedza rozwijała się wraz z moim rozwojem zawodniczym. To trochę szło równocześnie. Natomiast tak jak mówię, no ja się czasami z niego śmieję, że on w 2014 roku powiedział, że mi pomoże i od tego pomoże skończyło się na tym, że jest trenerem najbardziej utytułowanej, jednej z najbardziej utytułowanych zawodniczki w historii tej konkurencji, plus dwa razy będzie na igrzyskach, tak? Okej. Okay. A powiedz mi, kiedy się w sobie zakochaliście? Kiedy, jak to wyglądało? Wiesz co, to było wcześniej. My jakby w pewnym sensie to szło trochę razem. My się poznaliśmy w ogóle niezwiązane ze sportem. Okay. Bo on, jego drugą taką profesją jest wideoedycja, zajmowanie się filmami. I on robił wtedy film o lubelskich sportowcach i osobach z pasji. Ja go tak poznałam i my się tak poznaliśmy. I potem zaczęliśmy się jakby spotykać. Czyli i tak nie dalej. Był w tym sporcie w nie, ogóle. On nie był w ogóle. Wszedł do tego sportu dzięki tobie. On jest spoza środowiska. Czyli kompletnie. Uczył się wszystkiego od początku. On na studiach 2 lata miał styczność z boulderingiem, ale tak rekreacyjnie po prostu chodził na ściankę w ramach tam zajęć na studiach. Natomiast jakby nigdy nie miał aspiracji, nie był nigdy zawodnikiem, nigdy nie miał aspiracji bycia zawodnikiem i nigdy nie zakładał, że będzie trenerem, zwłaszcza trenerem spinania. A powiedz mi, on jest tylko twoim trenerem? Nie miał jakiejś propozycji ze świata wspinaczki? Wiesz co? No bo jednak myślę, zrobiłaś dobrą promocję. Myślę, że ja go skutecznie blokuję. Znaczy, okay. W sensie, że nie mówię mu, że nie może, natomiast jakby cały świat wie, że jest moim trenerem, też moim mężem, więc myślę, że aktualnie żadna kadra nie pójdzie na to, że on trenuje mnie. A i też trenuje ich kadrę, tak? No bo jakby gdzieś ale tam... Ale męską? Być może, wiesz co, on też jakby nie szukał. Okej. Okay. On jakby nie szukał, nie zastanawiał się, mi się wydaje, że dopiero ten etap szukania i rozbudowywania sztabów, jeżeli chodzi o wspinanie, to jest trochę przed nami jeszcze, bo my jesteśmy drugi raz na igrzyskach. Tak. Konkurencją. A powiedz mi, czy spotkaliście się z takimi opiniami, że na przykład... No ale on nie jest trenerem wspinaczki, nie ma aż takiego doświadczenia, weź kogoś innego, czy raczej mówiliście, nie, my tak chcemy. Wiesz co, na początku słyszałam gdzieś tam głos ze środowiska, że jak ja jakby powiedziałam, że zmieniam na trenera, na Mateusza, no to było, że to już jest jakby mój koniec jako zawodnika. Natomiast szybko udowodniliśmy, że tak nie jest. Że to początek. Tak, natomiast wiesz co, nadal trochę walczymy, chociaż już teraz mniej, ale na początku to było tak, że był traktowany trochę jak taki figurant. Okay. Że ja trochę sama siebie trenuję, a on jest tylko takim, wiesz, figurantem w papierach, nie? Natomiast nigdy tak nie było, bo wszystko to, co ja osiągnęła na przestrzeni tych wszystkich lat, to jest tylko i wyłącznie jego zasługa, jego plan treningowy. Ja, że tak powiem, po prostu wykonuję plan. A powiedz mi, no bo też wiem, jak to jest w tym środowisku. Czy ludzie nie mówili, no ale jak to, ją trenuje mąż? Wiesz co? Czy raczej jednak jest to taka mała społeczność, która dopiero się, mam wrażenie, rozrasta z tego, co mówisz, że ludzie po prostu to przyjęli? Wiesz co, ja myślę, że ludzie to po prostu przyjęli. Jakby też jak on zaczynał mnie trenować, czy zaczynał się pojawiać na zawodach, my jeszcze nie byliśmy sportem olimpijskim. Mm-hmm. Więc jeszcze jakby to było trochę nie tak, nie byliście że... tak na świeczniku, dokładnie. Nie? Dokładnie. I jakby trochę tak było... Wtedy nie było też takich wielkich sztabów. Dopiero to się zaczęło pojawiać, tak jak Amerykanie, Chińczycy, że mają rzeczywiście, widać, że na zawodach rozbudowany ten sztab szkoleniowy. I wydaje mi się, że właśnie to jakby nas czeka w przyszłości w tym sporcie. Tak, że jakby w kontekście właśnie kolejnych igrzysk, nawet nie Paryża, Los Angeles i ewentualnie następnych, jak będziemy tam, bo chyba jeszcze jest to niezatwierdzone, to dopiero się będzie rozrastać i dopiero będzie widać tą profesjonalizację. Ta profesjonalizacja dopiero u nas jakby zachodzi bardzo szybko, bo wymuszają to igrzyska, ale jakby widać, jak ja sobie porównam zawody, nie wiem, na przykład z 2017 roku, jak to wyglądało, 2016, 2012, to jest zupełnie co innego. A powiedz mi, czy musicie od siebie odpocząć, bo 24 godziny na dobę jesteście praktycznie razem?
Tak. No czasem wiadomo, no teraz z nim nie jest. Teraz nie jest. Ale generalnie no obozy, treningi, no wszystko. Jak to u was tak, wygląda? Wiesz co, wydaje mi się, że chyba się trochę do tego już przyzwyczailiśmy, ale ja pamiętam taki jeden moment, to był w 2019 roku, kiedy zakwalifikowałam się na poprzednie igrzyska, kiedy pojechaliśmy do Austrii na zgrupowanie, do Innsbrucka i nagle ja siadam w pokoju w hotelowym i tak... Jezu, ty wszędzie jesteś. Idę na śniadanie, jesteś. Wracam do pokoju, jesteś. Idę na trening i też tam jesteś. To było takie pierwsze zdarzenie rzeczywiście, bo wcześniej Mateusz pracował normalnie, jakby zawodowo też na siłowni jako trener i tak dalej, więc ja go nie widywałam w większości dnia. To też nie mogliśmy sobie pozwolić na to, że on w pewnym sensie był tylko ze mną na treningach. Teraz mamy ten przywilej, a wcześniej było tak, że on łączył tą pracę normalną z trenowaniem mnie i to się dopiero zmieniło po tej kwalifikacji w 2019 roku. I to było wtedy takie pierwsze uderzenie. A teraz, wiesz co, mamy takie swoje, zwłaszcza jak jesteśmy w Lublinie, gdzieś tam takie rzeczy, że ja mam taki mój me time, czy idziesz wtedy, nie wiem, na masaż, cokolwiek. A on ma, jego skoczył jest rower. On zaczął jeździć na szosie i on po prostu wyjeżdża na kilka godzin sobie i tam jest jego właśnie odpoczynek. Nawet nie kwestia tego, że ode mnie, ale generalnie oczyszczenie takiej szeroko pojętej głowy. Powiedz, Ola, czy dajesz sobie w tej swojej karierze jakiś deadline? Jak to u was wygląda? Często to pytam, bo każda dyscyplina jest inna. Na przykład rozmawiałam ostatnio z Pawłem Korzeniowskim, który będzie walczył o szóste igrzyska, 39 lat. Mhm. Pokazuje, że można. Też lekkoatleci pokazują, że ta granica się przesuwa. No... Czy ty sobie jakoś tak dajesz, jak to wygląda wiesz u ciebie? Co, ja mam swój taki, może nie to scenariusz, ale takie swoje marzenie, jakbym chciała zakończyć karierę, w jaki sposób chciałabym zakończyć karierę. O tym na razie nie będę mówiła, bo zdradzę czyli już będzie wszystko. Trwało. Natomiast jakby gdzieś tam mam w swojej głowie, mam taki gdzieś tam deadline, czy właśnie to, jak chciałabym zakończyć tą karierę, czy kiedy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na razie skupiam się po prostu na tych igrzyskach, nie? I tyle jakby. Ale może jest szansa, że cię zobaczymy w Los Angeles, czy nie? Nie wiem. Nie miałam ani sekundy nawet, szczerze mówiąc, nie miałam, szczerze mówiąc, ani sekundy, żeby w pewnym sensie o tym powiedzieć. Nie myślałam jeszcze o tym. A zawodniczki tak na świecie, jak to wiekowo wygląda? Wiesz, niestety jestem tą jedną z najstarszych aktualnie. Ale to chyba ze względu na to, że to jest młoda dyscyplina, tak, tak mi się wydaje. Tak, tak. Jakby, wiesz co, wcześniej to było tak, że dochodziłeś do tego momentu 25-6 lat, kiedy kończyłeś studia. No i to nie był sport, z którego możesz żyć. I tak jak ja na przykład żyję teraz, więc było trzeba wybrać kariera zawodowa albo sport. No jak nie możesz żyć ze sportu, no to idziesz tak. Karierę zawodową, więc kończysz tą karierę. To się trochę teraz zmienia. Natomiast no rzeczywiście jestem gdzieś tam tu jedną z najstarszych zawodniczek na listach startowych i biegam, że tak powiem, z dziećmi, które mają 18, 19, 20 lat. I to jakby widać jakby tą różnicę tego mentalu nawet, nie tego podejścia do tych startów i tak dalej. Natomiast ciężko powiedzieć, gdzie jest granica, no bo u nas też jest zawodnik, Bassam Aouem, który też wywalczył w Rzymie zresztą bilet, który ma w Rzymie, będzie miał 40 lat. O. Ja z nim zresztą często jeżdżę do Kolmar właśnie trenować i to jest człowiek z taką etyką pracy, tak skupiony właśnie na swojej pracy, że dla mnie to były to były najlepsze treningi, nie? Jakby ja się od niego, właśnie od niego mogłam się uczyć, mimo że uważam, że moja etyka pracy jest bardzo wysoka, to nagle zderzasz się z kimś, okazuje się, że ona może być jeszcze wyższa, nie? Czyli też mam wrażenie, że trochę się to zmienia, że te doświadczenie ma znaczenie w tym sporcie, co przeżyłeś, te porażki, sukcesy, że już wiesz, z czym to się je trochę. Trochę taka też umiejętność panowania nad emocjami, wiesz, bo jakby mimo wszystko to jest konkurencja, w której nie możesz się rozemocjonować i nawet kwestia tych 7 sekund, to się wydaje, że to jest tak mało, czy u facetów, nie wiem, 5,5 sekundy, czy nawet mniej, ale masz w pewnym sensie takie furtki, które mogą cię rozproszyć w czasie tych kilku sekund, nawet taka podświadomość, że biegniesz i czujesz, że wygrywasz i że to jest właśnie ten najważniejszy bieg i nagle się rozproszysz tym i odpadniesz od ściany, albo się pomylisz. Co myślisz przed startem? Nic. Okay. Czyli pusta głowa jest najlepsza. Tak, dla mnie, przynajmniej w moim przypadku, to jest tak, że ja staram się nie myśleć o niczym i jakby po prostu być tu i teraz, w tym danym momencie. Natomiast to też mi przyszło z wiekiem.
No właśnie, czyli jednak tutaj się ścigam z dziećmi, ale ten wiek jest też... Ja uważam, że mam sporą przewagę, jeżeli chodzi o doświadczenie. I... Czyli na igrzyskach może to zaprocentować. Tak, tym bardziej, że będę jedyną zawodniczką, która w mojej konkurencji, która już była na tych igrzyskach. Żadna inna dziewczyna w czasówkach nie była na igrzyskach, bo to jest zupełnie nowe pokolenie. Jakby, to jest zupełnie inne pokolenie. A powiedz jeszcze ostatnie pytanie, bo był ostatnio Mateusz Rudyk i też miał takie... Znaczy nie też, ty byłaś czwarta na igrzyskach z rekordem, to co by nie mówić, to był wielki sukces i ja tak uważam, ale mówił o tym, że on na przykład jak zobaczył te kółka olimpijskie, że wchodzi i ciągle, bo wcześniej przyjeżdżamy na te igrzyska, te kółka olimpijskie i tak dalej, że dla niego to było takie, ojej, to teraz... To teraz, czy ty miałaś jakieś takie doświadczenie? Wiesz co, ja pamiętam taki moment, kiedy najbardziej zdałam sobie sprawę... I go to trochę, przepraszam, spaliło, tak, przytłoczyło. Wiesz co, ja miałam taki... Ja byłam w ogóle strasznie podekscytowana tym. Dla mnie w ogóle ten igrzyska w Tokio to było... O tyle jest to zabawna historia, że ja jadąc w 2019 roku na Mistrzostwa Świata, moim celem nie było kwalifikowanie się na igrzyska. Okay. Ja w ogóle nawet o tym nie myślałam, nie? Dlatego też ja teraz w tym sezonie, z którym minął, pierwszy raz miałam coś takiego, że ja rzeczywiście realnie walczę o tą kwalifikację. W 2019 roku, nie chcę mówić, że to był przypadek, ale też nikt nie wiedział do końca, jak ten trójbój działa, w ogóle o co chodzi, że ta jedynka w tej jednej konkurencji ci aż tyle daje i tak dalej, i tak dalej. Bo te Mistrzostwa Świata wtedy to był pierwszy taka, kiedy był ten trójbój rozgrywany, więc dopiero wtedy się okazało, z czym to się je. Więc ja byłam bardzo podekscytowana tym, że no to bardzo zmieniło moje życie, ta kwalifikacja nawet wtedy. Zwłaszcza, że to była jedyna w mojej dyscyplinie w kraju. I ja pamiętam ten moment, kiedy rzeczywiście ja wsiadam tego samolotu do Tokio, który kompletnie pusty. I nagle to było takie... Jadę. Ja bym chciała uciec jednak z tego samolotu. To było takie, Jezu, to jest... To się dzieje, nie? Nagle tak cię to uderza właśnie, że to już teraz, że te emocje, które sobie myślałaś, jak ja się kwalifikowałam wtedy w Hachioji właśnie w 2019 roku, tak sobie myślałeś, Jezu, ale super i w ogóle, i to jest jeszcze tyle czasu, potem jeszcze przez pandemię to się przesunęło wszystko i nagle siedzisz w tym samolocie, to już i wiesz, że to się wydarzy, że to za kilka dni się wydarzy. Czyli miałaś coś takiego, że nie możesz się raczej doczekać, nie wiem. Tak, wiesz co, na początku powiedziałabym, że jak wsiadłam tego samolotu, nagle się poczułam przerażona, bo nie wiedziałam, co mnie tam czeka. Ja, wiesz, to były moje pierwsze igrzyska w życiu, więc ja nie wiedziałam, jak wygląda wioska. W ogóle, jak wygląda cała logistyka jeszcze w dobie pandemii, to już w ogóle, tak? Wyjdzie ci na lotnisku COVID i w sumie jesteś przekreślony i tak dalej, więc to było wiele rzeczy. Więc ja nie wiedziałam trochę czego się spodziewać, nie miałam żadnych oczekiwań, starałam się nie budować sobie jakichkolwiek oczekiwań. Natomiast też pamiętam jedną historię, bo mimo wszystko zdawałam sobie wagę ze startu, jaki to ma i wiedziałam, że jakby finał to jest taki... Coś, co jakby muszę zrobić, żeby zapewnić sobie właśnie taki... Dobre warunki na następne lata pod kątem Paryża, nie? I jakby to zdawaliśmy sobie sprawę z Matuszem. Pamiętam, że jak przed eliminacjami robiłam sobie makijaż, malowałam się i miałam chyba wtedy... Ale albo... macie szczęście, że możecie w tym makijażu. Tak. I albo podkład, albo korektor pod oczy z Diora. No. I tak patrzę na niego, tak Mateusz na mnie patrzy, tak patrzę na niego. Wiesz co, jak dzisiaj mi nie wyjdzie, to będzie... Ostatnia rzecz z Diora, jaką kupiłam. I to nawet nie chodzi o taką markę czy coś, tylko o samą właśnie wydźwięk tego zdania, że jak ja sobie znałam sprawę potem, już po igrzyskach, jakby co ja powiedziałam, to właśnie u mnie pokazywało wagę tego startu, nie? Że, jakby, że wyjątkowe tak, musi być wszystko, tak, nawet ten podkład użyty tak, na start. Tak, ale to jest taka ostatnia rzecz, że jak mi nie wyjdzie, to więcej jej nie kupię. W sensie takim, że nawet, wiesz, że jakby wiem, że będę musiała zacząć wszystko od zera trochę, wracając bez tego finału. Więc po prostu... kolokwialnie mówiąc, nie będzie mnie stać na takie przyjemności jak kosmetyki z Diora, nie? Ola, dziękuję ci za rozmowę, ale jeszcze mam dla ciebie trzy krótkie pytania, na które chciałabym, żebyś odpowiedziała. Aha. Gdybym nie była sportowcem? To bym była kosmonautą albo astronautą. Zawsze chciałam być astronautą. Naprawdę mnie zaskoczyłaś. Różne odpowiedzi były, ale to było zaskakujące. Najlepsze sportowe wspomnienie? Rzym. Okej, a moje motto? Kurczę, tutaj to jest ciężko, ale chyba takie najbardziej to jest make your dream reality step by step. Okej. Rep by rep, sorry. Okej.
Dziękuję ci za rozmowę i życzę też naszym słuchaczom, żeby byli tacy konsekwentni step by step w swoich postanowieniach jak nasza mistrzyni. No i życzę ci przede wszystkim, żebyś miała radość w tych startach. Którego? 6 sierpnia, dobrze pamiętam? 5 i 7. 5 i 7 sierpnia. 5 się będzie ważył mój korektor z Diora. Okej. Najwyżej później kupisz sobie Armaniego. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo i życzę ci powodzenia. Nie, dziękuję.